Jak odblokować się do rozmawiania z kimś przez telefon albo do wysyłania wiadomości w social mediach? Jeżeli masz osoby, z którymi chcesz się skontaktować, ale czujesz taki wewnętrzny paraliż, taką niemoc i taki strach przed tym, jak się z kimś skontaktować. Otóż moim zdaniem nie chodzi o to jak. I tu odpowiem Ci, ponieważ na mojej grupie, na grupie marketingsieciowy.pl szkolenia z MLM, jest taka grupa facebookowa, możesz dołączyć bezpłatnie do tej grupy lub dołączyć do Telegrama mojego, którego link znajdziesz pewnie w opisie tego wideo. Zadajecie mi pytania, jak dołączacie do tej grupy, jak ktoś tam dołącza, to zadajecie mi takie pytania i jedno z takich pytań mam, jak odblokować się pod względem kontaktowania się z nowymi osobami. Tu sobie zerkam na laptopa i tu nie chodzi o to jak. Bo wyobraź sobie, jeżeli bym Ci powiedział coś takiego, że do Twojego miasta dzisiaj przyjeżdża, nie wiem, Shakira, jeżeli jesteś fanem Shakiry, albo nie wiem, jesteś fanem piłki nożnej, przyjeżdża Robert Lewandowski czy Ronaldo, tak? I mówi Ci tak, słuchaj, mam dla Ciebie 100 milionów dolarów na to, żebyś zrobił imprezę, tak, urodzinową dla mnie, tak, na przykład mówi Ci tak Ronaldo albo Robert Lewandowski lub Shakira, a drugą rzecz Ci mówi, to jest dla mnie na wyprawienie urodzin, tak? Ale druga rzecz jest taka, że jeżeli to zrobisz, to dostaniesz ekstra ode mnie premię 3 miliony dolarów. I mam do Ciebie pytanie, czy Ty, i ta osoba by powiedziała do Ciebie tak, że warunkiem, żeby dostać te 3 miliony dolarów jest to, żeby impreza, która się odbędzie w weekend, żeby na niej było minimum 100 osób. Ale z Twoich znajomych, to muszą być Twoi znajomi. I pytanie, czy w związku z tym, przy tak dużym argumencie, czy Ty byś potrzebował, czy potrzebowała skryptów, cudów i tak dalej. Oczywiście te skrypty są bardzo pomocne, ale czy byś potrzebował skryptu do tego, żeby zaprosić na spotkanie z Robertem Lewandowskim 100 osób? Zazwyczaj jest tak, że nie. Albo na przykład, jeżeli są święta, to czy Ty potrzebujesz na święta skryptu, żeby komuś życzenia złożyć, tak? Ja w ogóle to wideo nagrywam w Dzień Kobiet. Czy potrzebujesz skryptu do tego, żeby, nie wiem, złożyć swojej mamie, swojej siostrze, swojej córce, obojętnie komu, jakiejś kobiecie w pracy i tak dalej, złożyć życzenia? Czy Ty potrzebujesz skryptu? Czy Ty potrzebujesz w ogóle, nie wiem, powera wewnętrznego, motywację i tak jak tutaj mi kolega napisał, Piotr akurat, jak się odblokować do czegoś takiego? Potrzebujesz się odblokowywać do składania życzeń komuś na Dzień Kobiet na przykład, albo na święta, albo właśnie tego typu w sytuacjach, tak? No myślę, że nie. Natomiast wyzwanie leży w innej rzeczy. Wyzwanie leży zasadniczo w dwóch rzeczach moim zdaniem. Czyli pierwsza rzecz jest taka, czy Ty wierzysz w swoją firmę i w swój produkt. I teraz pozwól, że Ci coś wyjaśnię. Na przykład to jest znowu historia z życia wzięta. Ja takie lubię, tylko takie, bo jestem praktykiem marketingu sieciowego. Zarobiłem w tej branży ponad 4 miliony złotych i uważam, że tylko z praktyki warto doradzać. Więc był u mnie 2 dni temu znajomy i on mi na spotkaniu rozmawialiśmy o czymś innym, tak? Ale on mi na tym spotkaniu powiedział na koniec, już na koniec, więc nie wiedziałem o tej sytuacji. Nie mogłem mu wcześniej przedstawić swojego projektu i produktu, ale on mi powiedział na koniec, że jedzie do mamy swojej, gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów po trasie i po to, żeby jej pomóc w jakby rozdzieleniu tabletek, jego mama już koło 70 czy po 70, jedzie jej pomóc no po prostu tabletki podzielić na kolejne dni, tak? Bo jego mama jest po 2 zawałach. I teraz uwaga, i w mojej firmie, w której ja działam, jest produkt, który między innymi, no, jeżeli go stosujesz, to chroni Twoje serce, tak? Czyli chroni Cię przed takimi sytuacjami jak właśnie choroby serca, zawały, jakieś miażdżyce i tego typu rzeczy. Oczywiście tego jest więcej, ale mówię Ci o konkretnym przykładzie, tak? I wiesz, co się okazało, że on na drugi dzień, jak do mnie, jak na drugi czy na trzeci dzień, jak ze mną rozmawiał, to kiedy zapytał właśnie, a czym Ty się zajmujesz i tak dalej, ja mu powiedziałem, słuchaj, ja mam taki produkt dla Twojej mamy, znaczy nawet nie dla Twojej mamy, tylko taki produkt, który na to pomaga, to on sam do mnie powiedział, słuchaj,
wiesz co, to wysyłaj mi to, nieważne ile to kosztuje. I teraz uwaga, wiesz dlaczego ja powiedziałem mu to bez żadnego zająknięcia i z pełną taką odpowiedzialnością, premedytacją i po prostu łatwo, z uśmiechem na ustach? Dlatego, że ten produkt używa moja mama, tak? Moja mama, ponieważ też miała wyzwania z sercem. I jak ja się o tym dowiedziałem, oczywiście zawiozłem ją do szpitala na badania i tak dalej. Wszystko na szczęście dla nas się okazało wszystko dobrze, ale napędziło nam to dużego stracha i ja od razu postanowiłem dla mamy te produkty po prostu dać w prezencie, tak? W związku z tym, jakby kiedyś powiedział mój znajomy turbo lider z networku, powiedział taką rzecz: jeżeli jesteś w swoim biznesie, gdzie nie masz wstydu, lęku i obawy, swój produkt, czy nie wstydzisz się tego, żeby dać lub sprzedać swojej mamie swój produkt, albo twoja mama by od ciebie ten produkt kupiła, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. To znaczy, że będzie ci łatwo o tym mówić. Czyli masz most wiary i do swojego projektu, i do swojego produktu, więc będzie ci dużo, dużo łatwiej nawet właśnie komunikować się, czy to przez telefon, czy przez internet, nawet z nowymi osobami, które dopiero co poznasz, tak? To jest pierwszy taki potężny argument. A drugi argument, czyli jak to zrobić łatwiej? No, co tu jeszcze można zrobić? Można, żeby łatwiej nam się dzwoniło. To jest drugi z kolei bardzo ważny czynnik. To jest tak, że ty, żeby robić w ogóle ten biznes, to musisz mieć bardzo, ale to bardzo mocne dlaczego. Ja kiedy zacząłem ten biznes, miałem bardzo mocne dlaczego, bo zbankrutowałem, miałem 200 tysięcy złotych długu i chciałem się z tego wykopać. Ale uwaga, to nie to, że miałem dług, było dla mnie przyczyną tego, że ja chcę się wykopać, tak? Nie to, że mnie bolało, że komornik do mnie wydzwania, że nie mogę się, wiesz, po prostu, nie wiem, wychodzić na ulicę, bo się bałem ludzi, że przyjdzie jakiś wierzyciel i dostanę, brzydko mówiąc, w łeb, tak? Nie o to się bałem i nie to było moją rozterką. Moją rozterką było to, że odeszła ode mnie partnerka z synem, który miał wtedy kilka lat i ja po prostu bardzo potrzebowałem tego, żeby mieć kontakt z synem, a wiedziałem, że jeżeli finansów nie ureguluję, jeżeli nie poprawię swojej sytuacji finansowej, to będę miał tak słaby kontakt, jak miał słaby kontakt mój ojciec ze mną. I dla mnie było to priorytetem absolutnym, żeby poprawić swoją relację finansową, poprawić swoją relację z synem i po prostu, żeby być z tym synem, tak? To było dla mnie absolutnie priorytetem. I teraz, jeżeli takie rzeczy masz przed sobą, tak, priorytet, ale absolutny, nie na zasadzie, bo ja chcę mieć dużo pieniędzy i ja sobie będę odkładał na kupkę. To nie jest odpowiednie dlaczego. Jak mówisz, bo ja robię ten biznes dla pieniędzy albo chcę mieć dużo pieniędzy, to nie jest to odpowiednie dlaczego. Twoje dlaczego musi być głęboko w serduchu. Po co ty chcesz mieć te pieniądze? Bo oczywiście te pieniądze jak najbardziej warto mieć jako dlaczego, ale po co chcesz mieć te pieniądze, tak? Czyli moim celem było to, żeby zapewnić dla swojego syna, no po prostu, żebyśmy byli razem, żebym ja się mógł nim opiekować i tak dalej. To, bo, ponieważ moi synowie są dla mnie najważniejszymi osobami w życiu, tak? I później, ponieważ mój ojciec, który był alkoholikiem, no niestety były takie czasy, nie oceniam, chodzi mi o to, że taka sytuacja była. Dzisiaj może by było inaczej, wtedy były inne warunki, inna sytuacja. Natomiast sytuacja była taka, że on mi obiecywał, że nie wiem, będę w Niemczech, zarobię pieniądze, przywiozę ci, nie wiem, Tomek, piłkę, bo lubisz grać w piłkę, czy wędkę, bo lubisz łowić ryby i tak dalej. I to było w sercu moim, w sercu nastoletniego chłopaka, to było po prostu takie, no po prostu z nieba coś jakby mi spadło, tak? Jeżeli by to się zrealizowało. Natomiast ja pozostawałem niezrealizowany. Ja wiedziałem, jaki to jest ból dla chłopaka, żeby nie mieć po prostu ojca. Mojego ojca nie było miesiącami w domu. No i to był dla mnie potężny ból. A po drugie jeszcze niedostarczenie tych obietnic, co było takim dowodem, można powiedzieć, opiekuńczości, miłości ojca, gdzie mi tego ojca brakowało, tak? I teraz ja sobie wyobrażałem, jak będzie się czuł mój syn, kiedy ja mu nie dostarczę tej opieki, tej bliskości i tak dalej. Więc postawiłem wszystko na jedną kartę, żeby właśnie to było. I dla mnie ważniejsze od moich
obiekcji pod tytułem, że ktoś mnie odrzuci, czyli że jak ja mam gdzieś zadzwonić i ktoś mi odpowie, że nie chce czegoś tam, ważniejsza była sytuacja mojej rodziny, ważniejsze były moje finanse, wyjście z długów, zrobienie, stworzenie prawdziwej rodziny i tak dalej, tak? I to było dla mnie najważniejsze i to był cel, który osiągnąłem dzięki temu, że to robiłem. I teraz moja dzisiaj rozmówczyni, z którą rozmawiałem, doświadczona networkerka z innej firmy, też mi mówiła, rozmawialiśmy ze sobą i ona w pewnym momencie powiedziała mi, że ona ma bardzo duże dlaczego i jak chce, to się ze mną podzieli, bo jestem po prostu, jakby to nie jest jakaś tajemnica, ona chętnie o tym mówi. Ja mówię, no to śmiało, dziel się, bo chętnie posłucham, jakie ludzie mają inne dlaczego. I ona powiedziała mi dokładnie podobną rzecz, że jej mąż już jest w takim wieku, że też chciałaby się opiekować ona domem od strony finansowej, a nie tylko jakby korzystać z wspólnej firmy, którą mają z mężem, ale ona by chciała mieć swoją nogę finansową, żeby zadbać o synów, żeby zadbać o dom, o męża, żeby mąż nie musiał już, będąc, który dzisiaj już jest w wieku emerytalnym, nie musiał ciężko pracować. To jest dla niej bardzo mocne dlaczego. Drugie mocne dlaczego jest dla niej to, że jej mama jest można powiedzieć, już wyszła z choroby, ale była w stanie nowotworowym, więc też wie, że niedługo już, za parę lat, będzie się musiała tą mamą opiekować. I to nie mówię o opiece fizycznej, ale o opiece też finansowej. Więc znowu pytanie jest takie, czy jej obiekcje są niższe czy wyższe od jej potrzeb, tak? I od jej dlaczego. A jej dlaczego jest bardzo wysokie, moim zdaniem. Jej dlaczego jest bardzo wysokie. I teraz odpowiadając sobie na pytanie, czy w jaki sposób spowodować, żeby ci się chciało dzwonić, żebyś miał czy miała więcej chęci do tego, to oczywiście oprócz tego, że musisz być świeży umysł, mieć motywację, czyli nie robić tego haju dopaminowego przez scrollowanie przez cały dzień social mediów, bo to nam daje duży haj dopaminowy, ale to możesz sobie poczytać o pracy mózgu. Natomiast jak to skończysz scrollowanie, to nagle dostajesz doła, nic ci się nie chce, bo masz po prostu odpływ energii, bo jak miałeś duży wyrzut dopaminy do mózgu, no to w momencie, kiedy przestajesz to robić, następuje przeciwwaga i nasz organizm próbuje się ratować i jakby wtedy masz tego doła i obniżenie energii, nic ci się nie chce, więc też nie używaj social mediów, broń Boże, do scrollowania, tylko używaj do zarabiania, to jest różnica, tak? Czyli bądź producentem, a nie konsumentem. To jest taka moja rada dla ciebie, ale bardzo ważne, oczywiście, zrób sobie fajny spacer, odśwież się, pomyśl o swoim dlaczego. Być może dla ciebie dlaczego będzie na przykład podróżowanie po świecie, czyli takie przyjemne rzeczy, jakieś kupno samochodu, po prostu, nie wiem, zrobienie jakiegoś kursu, zwiedzenie fajnych miejsc na świecie. To może być twoim dlaczego. Ale podsumowując te rzeczy, przede wszystkim właśnie zastanów się, co jest twoim dlaczego i po prostu bądź tą osobą, która wie, czego chce. Będzie ci wtedy dużo, dużo łatwiej podjąć tą decyzję, żeby dzwonić. No bo z drugiej strony, patrz, jeżeli wiesz, że twój produkt jest dobry i twój produkt pomaga ludziom. Wyobraź sobie teraz sytuację tego mojego kolegi, jeszcze ją przypomnę, że on mówi, że jego mama jest po dwóch zawałach. I ja mogę uratować życie jego mamie, po prostu prezentując mu te produkty. Wyobrażasz sobie, że w naszej branży często ratujemy komuś życie, albo finansowo, tak jak ja miałem uratowane życie finansowo i mogłem spełniać swoje powinności ojca, albo możemy komuś rzeczywiście uratować życie poprzez nasze produkty. I teraz, czy jest szlachetniejszy cel? Ja uważam, że nie ma, więc jakby to jest argument do tego, żeby właśnie w ten sposób to robić i tak działać w marketingu sieciowym. I wtedy myślę, że ta słuchawka od telefonu będzie lżejsza. Po drugie, nazwij tą słuchawkę, nie nazywaj ją telefonem, nawet czy klikasz, czy rozmawiasz, tylko nazwij ją generatorem wolności. I za każdym razem, jak używasz tego urządzenia, to generuje tobie się coraz większa wolność, czyli przybliżasz się do celu swojego i tak dalej. I jeżeli masz te rzeczy, które wymieniłem w głowie, to myślę, że twoja decyzja do wzięcia słuchawki, zrobienia kolejnej rozmowy i kolejnej rozmowy i kolejnej rozmowy będzie dużo, dużo, dużo łatwiejsza. A później już możesz sobie działać ze skryptami, ale uwierz mi, jeżeli będziesz mieć to, co powiedziałem teraz w tym filmie, to ci skrypty nie będą potrzebne, bo jakby masz tą
masz tą energię i ty nie potrzebujesz skryptów, żeby komuś, mówię, do kogoś zadzwonić, powiedzieć: cześć, słuchaj, mam coś wyjątkowego, czy chciałbyś się temu przyjrzeć? Jeżeli tak, otóż tu są moje materiały, zobacz sobie, jak to wygląda. Więc to tyle na dziś, bo już mamy 15 minut filmiku. I teraz tak, zapraszam Cię oczywiście na kanał Telegram, gdzie możesz te filmiki oglądać sobie bezpłatnie na kanale Telegram. Tam daję instrukcje do Ciebie, jak, w jaki sposób też robić marketing sieciowy. Kanał Telegram to jest link t.me, czyli t literka t.me, łamane przez marketing sieciowy. Możesz mnie też oglądać na marketingsieciowy.pl i oczywiście na grupie facebookowej marketingsieciowy.pl i tutaj sobie przypomnę tą nazwę, bo tej nazwy nigdy nie pamiętam, czyli marketingsieciowy.pl szkolenia z MLM. Jak dodasz się do tej grupy, wyskoczy Ci pytanie, ta grupa też jest bezpłatna, tak jak strona jest bezpłatna i Telegram też jest bezpłatny. Tam możesz więcej informacji dostawać. I teraz uwaga, jeżeli podobają Ci się te wskazówki, to oczywiście roześlij je do swojego teamu, albo oznacz swój team, albo dodaj ich do tych grup, bo tych wskazówek jest dużo, dużo więcej tutaj. I to jest odpowiedź na kolejne pytanie, które zadał mi grupowicz. Więc jeżeli będziesz wchodzić na grupę, to też zostaw swoje pytanie, a też Tobie nagram bezpłatną wskazówkę odpowiadającą na Twoje zapytanie, jak działać w network marketingu. I pamiętaj tą zasadę, jeżeli chcesz zarabiać jak profesjonalista, zachowuj się jak profesjonalista. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Damian z marketingsieciowy.pl. Do usłyszenia, hej, hej.